Patrzyłem właśnie w związku z tymi studiami na szkołę pożarniczą na przykład. O kurde! Cześć, z tej strony Doktor Hodo, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na kanale. Dzisiaj będziemy gadać z nikim innym jak doktorem Xames, osobą, którą z tego co wnioskuję po komentarzach, wielu z was chciało usłyszeć w filmie tego typu. Także zaprosiłem go dzisiaj, idziemy wspólnie na bota, on idzie Vayne, ja idę Morganą, także iście brązowe combo. Zobaczymy co z tego będzie. Jesteśmy już w grze, także ja kupuję itemki i witam się z Xamem. Dzień dobry, Xame, jesteś na wizji. Halo, halo, dzień dobry, dzieciaczki. Ojej, ale głośno, coś się zmieniło w twoich ustawieniach? Nie. Aha, to może ten entuzjazm tak w twoim głosie wpłynął na to, że mi słuchawki prawie spadły z uszu. No ale w każdym razie, dzień dobry, dzień dobry. Jak przewidujesz, przebiegnie ten matchup tutaj na botlane'ie? Easy win, dziękuję. Dla nas? Zawsze są do powiedzenia. Dobrze. Oczywiście, że tak. Tylko nie wiem, czy widziałeś, ja zawsze fiduję w tych filmikach, bo się nie skupiam na grze, tylko na Widziałem. Gadaniu. Czyli mówisz, że uniesiesz. Iście, jak zawsze. Dobrze, pokaż tę maestrię. Ale biedaki. Patrz, nam czogat zaklaskał. No dobra, to może przejdźmy od razu do głównego dania naszego dzisiejszego spotkania. Ksamuś, Ksamuś, rozmawialiśmy sobie na offsecie przed nagrywką jeszcze, że tak naprawdę w sumie gramy ze sobą od roku. Czy tam od dłuższego nawet czasu, ciężko mi teraz określić, ale ciężko byłoby nam powiedzieć wzajemnie coś o sobie, myślę, że to nie jest tylko tak w jedną stronę, że ja za dużo o tobie nie wiem, tylko tyle, że gramy sobie razem w klinice. Być może ty też jest w drugą stronę, również masz podobnie? Nie, coś tam wiem jednak o tobie, jestem stalkerem. A, no chyba, że tak. No to w takim razie, oprócz tego, że jesteś stalkerem, może chciałbyś tak mniej więcej chociaż coś opowiedzieć o swojej sytuacji życiowej aktualnie, co teraz jest twoim największym problemem, z czym się borykasz, co jest dla ciebie bardzo istotne. Zacznę od problemów, których tak naprawdę nie mam, bo ja jestem złoty chłopak, wszystko umiem i w ogóle nie mam żadnych problemów życiowych, niczym się nie martwię, a tak naprawdę to wszystko dlatego, że jeszcze mieszkam z rodzicami i nie muszę płacić rachunków i tak dalej. Piękne uczucie. O, otóż to. Masz wszystko podane, kurczę, coś pięknego, obiadki i tak dalej, ojejku. W kwestii problemów życiowych spytałeś o studia, no to nie mam bladego pojęcia, co dalej, gdzie dalej, jak dalej. Możliwe, że skończy się na tym, że w ogóle nie pójdę na studia i będę pracował w McDonaldzie. Będzie mi smutno wtedy. Kto wie, no to tutaj wiesz, drogi są przed tobą otwarte wszystkie. Ile masz lat? 18 czy 19 się ma w trzecim liceum? 19, tak? Masz 19 lat, skończyłeś liceum, maturki zdałeś. Jak w ogóle poszły maturki? Może od tego zacznijmy. Język polski strasznie łatwy, na podstawie temat strasznie łatwy, matematyka też zła nie była. Może zacznijmy od tego, no. Że ja zdawałem maturę, nie wiem, kuźwa 6 lat temu? Więcej. Ja nie wiem, jaki teraz jest system. Jak to wygląda teraz? Piszesz przedmioty podstawowe, czyli polski, tam język angielski albo niemiecki, zależy co wybierzesz i matematykę, nie? Gdy są podstawy i żeby je zdać, musisz uzyskać co najmniej 30%. Później masz rozszerzenia, no to sobie wybierasz i na nich nie ma progu zdawalności. Podobno ma wejść, ale jeszcze nie było jak ja tam. Jest po prostu, wiesz, podchodzisz, ale nie możesz nie zdać jej, o. Wystarczy, że podejdziesz. To całkiem sympatycznie. No widzisz, mówiłem, że fiduję w odcinkach i proszę. Mam nadzieję, że ty chociaż wyklikasz. Bardzo ładnie. No dobra, czyli ty zdawałeś w takim razie polski, angielski, matmę i? I z rozszerzeń to biolkę, chemię i WOS. Rozumiem. A czy to zdawałeś z jakimś konkretnym celem, czy tak sobie obo lubisz? To znaczy, patrzyłem właśnie w związku z tymi studiami na szkołę pożarniczą na przykład. O kurde! To tam była wymagana chemia. I tam podstawy biolki chociaż. No ale później jak tak rozmawiałem ze znajomymi i tak dalej, no to tak naprawdę można też iść do ochotniczej straży pożarnej i nie bawić się w żadne te studia i wtedy co innego sobie zrobić. I myślisz, ale że hajsy są wtedy takie same, tak? Nie mam dlatego pojęcia, ale to też jest. Hajsy na pewno nie są takie same, bo po takiej szkole to możesz jakoś wyżej celować niż w takiego, wiesz, jak masz w policji krawężników. Nie zdążyłem się chinąć. No dobrze, no to czyli, o, no to kurczę, chcesz być herosem, tak? You could be my hero, baby. Chcesz mnie ratować z pożaru. Chcę skinąć młodo. To jest dobry plan. Też planuję, ale jeszcze nie zdecydowałem się, czy przez alkohol, czy przez narkotyki. Coś tam sobie wybierzemy. Albo przez League of Legends, bo to też w sumie jest. O. No to fajnie w takim razie. Myślę, że jesteś na takim etapie, że dużo osób z naszej widowni może się jakby trochę identyfikować z tobą, bo to są... No ja wiesz, ja jestem już trochę, wiesz... Ja pracuję od, nie pamiętam, niepojętnych czasów, odkąd skończyłem liceum. Ale właśnie, no też takie pytanie, bo mówiłeś, że właśnie teraz wakacje, że może jakieś wyjazdy, coś tam klinikowe, ale że podobno nie ma czasu. Czy planujesz jakąś pracę teraz w tym okresie, ile tam, 4 miesiące wolnego? Tak, znaczy już mam taką pracę na dobrze płatną, tam mi z rodziny załatwili i będę robił w tartaku. Będę pracował. Męskie zajęcie. Otóż to i ładne pieniądze z tego są.
Zastanawiam się, jak się nazywa pracownik tartaku. Nie wiem, pracownik tartaku? No, myślę, że Po to prostu. ładniejsze określenie. No dobrze. I już tam pracujesz, tak? Już sobie tam łupiesz drewno. Tak jak w tym meczu. Nie, jeszcze nie. Na razie siedzę w domku na pupsku i nic nie robię. To też pięknie. Muszę pomóc nam temu Czegatowi. Idę. Spoko. Fuck my life. Ale mu pomogłem. No, to... no dobrze, to fajnie, to mamy studia za sobą, pracę za sobą. Myślałeś o pożarnictwie. No to jest, kurczę, takie, wiecie, dość ambitne zadanie, zajęcie. A powiedz mi, czy to tak teraz ci się pojawiło, czy już za młodu se marzyłeś, że będziesz pomagać ludziom, będziesz znaczy policjantem, już strażakiem? Gimnazjum myślałem ogólnie o jakiejś mundurowej, nie, szkole. Akurat na początku była policja, ale mam wujka policjanta i on mi opowiadał, jak to jest w tej policji. To mi się odwidziało. Jest też niby jeszcze ratownik medyczny, ale to sobie tak myślałem, kurczę, no, ratownik medyczny. Taka też strasznie ciężka rola i to się wiąże tam ze studiami jakimiś tam pewnie medycznymi i tak dalej, to też ciężko. Więc taki strażak to chyba taki najfajniejsze mi się wydaje. No to ryzykowne jest zajęcie, wiesz. No jest ryzykowne. Każdego dnia może się zakończyć deadem i nie ma respawnów. No ale coś trzeba w życiu robić. Niby tak. No to jest szlachetna postawa, ja to rozumiem, bo to też wśród moich znajomych też są osoby takie, które właściwie chcą swoje życie zawodowe poświęcić, wiesz, na pomaganie innym ludziom. A nie zastanawiałeś się, żeby po prostu iść w hajs, żeby zrobić to, co nam najwięcej hajsu daje i tyle. No ale co w dzisiejszych czasach daje najwięcej hajsu, mi powiedz. YouTube. Co jest takiego pewnego, co da hajs? No właśnie, o marketingu myślałem. Dawaj, lecimy to. One jest nasza. Ale powiem ci, że... Ale pięknie ograłeś! Myślałem trochę o tym marketingu, ale no może się może powiąże swoją przyszłość z marketingiem, nie wiem, no jeszcze mam czas na podjęcie decyzji. No ale to nic, w każdym razie honorowo, że tak właśnie się chcesz poświęcać dla innych ludzi, ja to bardzo szanuję, cenię. To dziwne, że na przykład w lidze nie widziałem cię nigdy na supporcie. Nie, no czasami grałem, jak już nie ma kto, no to grałem. Także już, no, jak ostatecznie, już nie ma nic innego do wyboru, to support weźmiesz, tak? Dobrze. Mam tam kilka pików w rękawie na supporta. Dobrze, to następnym razem, jak będziemy nagrywać klinikę, to cię zmuszę. Muszę się dowiedzieć, jak to będzie wyglądać. Okej. Okay. No dobrze, zaczęliśmy od takich poważnych tematów życiowych. Mamy to już za sobą, może nie przynudzajmy. Jeżeli tam się pojawią jakieś pytania ze strony widzów, to najlepiej, żebyście je zadawali w komentarzach, to myślę, że Ksame też sobie wpadnie na taki odcineczek i od czasu do czasu coś tam odpowie. No, poczytam. A teraz może przejdźmy do tematu ligi, wyniki. To może zaczniemy od LoLa, tak? Klasycznie, Lola. Kto cię wciągnął w ten shit? Zwany LoLem, czy...? Zwany LoLem. Klinikę na potem zostawię. W LoLa sam się wciągnąłem, wiesz? To było 5 lat temu? Chyba był już LoL, nie? 5 lat temu był. Nie wiem, w każdym razie coś koło tego myślę. No i koledzy z klasy. Ja sobie... Tam grałem, miałem taki słaby komputer jeszcze, na którym nic nie działało i pewnego dnia przyszedł do mnie kuzyn i mówi, że jakąś tam giereczkę znalazł. Ja mówię, że kurczę, może być ciężko, bo na moim starym komputerze może nie działać po prostu, bo był strasznie słabiutki. No ale pobraliśmy tego LoLa, włączyliśmy go na najniższych ustawieniach, miałem te 30 stałych FPS-ów na grałem i tak dalej. Miałem już kilka kont i to jest teraz moje aktualne i pewnie ostatnie, jak ja miał w ogóle w LoLu. Ale już od pierwszych tych, jak zacząłem grać w LoLa i wbiłem 30 level, to od razu zraziłem się do rankedów. I po prostu nie gram. W ogóle, teraz jestem unrankedem, w poprzednim sezonie też jakoś ten wysoko nie zaszedłem, wbiłem tylko tego golda, żeby skina darmowego dostać i tyle. Mam taki uraz do rankedów, że... Czemu? Co się stało? Ogólnie ta community LoLa jest jakie jest i ja sobie nie chcę psuć nerwów tam na rankedach, się wyzywać z ludźmi czy czytać ich te pociny. Pomocy? Przepraszam, pomogam temu dżunglerowi. Czyli bez żadnych spektakularnych historii, żadnego banowania kont, żadnego skamowania. Nie dawałem się skamować, nadal nie daję. Główka pracuje i w ogóle. Rozumiem. To powiedz mi, czemu te różne konta, czemu nie na jednym stałym tym samym? Bo zapominałem haseł i e-mailów. Ooo, a to były jakieś takie konta zlevelowane do 30 lewca i tak dalej? Tak. Ale to były takie, że na przykład grałem, później miałem rok przerwy, wracałem, to już jak nie pamiętałem, to tworzyłem nowe konta i tak dalej. A, rozumiem. Czyli od którego sezonu zaczynałeś? Drugiego. Mhm. Szkoda. Jesus. No dobra, mamy to za sobą. Wiemy, jak zapoznałeś się ze światem ligi i teraz ważniejsze chyba, moim zdaniem, pytanie. Najważniejsze pytanie. Jak zapoznałeś się ze światem kliniki? Może zacznijmy od tego, jak spotkałeś nas jako kanał, a potem jak się tutaj wdrożyłeś w nasze szeregi, bo to w sumie też jest dla mnie tajemnicą. Pewnie po tej historii większość widzów mnie znienawidzi. Otóż zaczęło się tak, że byłem sobie takim przeciętniaczkiem robaczkiem, który oglądał sobie YouTube'ka i tam czasami sobie myślał,
Jakie to musi być fajne, takie być na YouTube, na filmikach i w ogóle robić filmiki ten. I kiedyś też chcę być YouTuberem i tak dalej. W pewnym momencie napotkałem, znalazłem, oglądając Brązowe Myśli, była jakaś tam wasza wstawka, mieć chyba około 3000 subów wtedy. No i tak się zainteresowałem tym kanałem i sobie tak oglądałem, oglądałem. W pewnym momencie dodałem na LOLu Nelly i zaczęliśmy tam gadać i tak dalej. Później Nelly czasami brała mnie tak do gierek poza nagraniami tam z jeszcze starymi doktorami, na przykład z Edmundem, Kleszczem i tak dalej. No i z Nelly złapałem strasznie dobry kontakt, tak dużo pisaliśmy swego czasu. Tak wiesz, rozmawialiśmy po prostu, nie mieliśmy o czym gadać i tak dalej. W pewnym momencie, jak już grałem jakiś czas, tam też poznałem Bargala i tak dalej, no to zaproponowali mi, czy nie chciałbym dołączyć po prostu do kliniki, tam sobie doktor dać w niku, nie? I grać. No i ja mówię, czemu nie? No lubię z nimi, z wami rozmawiać, grać i tak dalej. No to czemu by nie rozwinąć tej znajomości? No i tak się zaczęło, taki wiesz, awans z przeciętniaka, takiego widza. Nie obrażając tutaj nikogo, żadnych z widzów, bo ja wszystkich widzów uwielbiam, staram się rozmawiać z nimi i tak dalej, ile mogę. Do doktora, nie? Ale to było na wczesnym etapie, z tego co pamiętam, nie? To było no, jak rok temu, to. Tak, no mówię, no klinika miała 3000 subów około. No i tak to się mniej więcej zaczęło i trwa do dzisiaj. No w sumie Nelly jest taka, że ma taką. Ona przyjmuje ludzi do znajomych i tak dalej, gada z nimi, bardzo akurat w niej to szanuję, bo ja nie jestem w stanie niestety z moją ilością czasu, jaki ja spędzam na LoLu, niewielką, znaleźć jeszcze czas dla, wiesz, dla widzów tak poza grami czy tam streamami. I rozumiem, że ty też masz takie podejście, że jakby zabijemy Barda? Możemy. Fuck, dobra, ja se flashnę, zabij go. Ło, jak ładnie! Ulti mam zaraz. Fuck. Rozumiem, że ty też No gadasz. nie! Gadasz sobie z. Zabijesz! Nie! Niestety. Ostatnio to tak! Starczy. Jo, O! fuks! Wiesz, że z 50 kim sobie HP. gadam? Z widzami w sensie. Gadam. Ale ja mam takie specyficzne podejście. Teraz się wszyscy dowiedzą, jaki jestem. Dla mnie YouTuber też człowiek. Jak ja jako tako tam nie montuję tych filmów i tak dalej, ale pojawiam się w tych odcinkach i ktoś mnie dodaje do znajomych i pierwsze co pisze to: O mój Boże! Zagraj ze mną, pozdrów tego i tego z kliniki i w ogóle, czy mogę zagrać z kliniką, weź mnie, wkręć do kliniki, też chcę być doktor. To mam tendencję do blokowania takich osób, bo ja po prostu, ja chcę rozmawiać z ludźmi. Ja nie chcę tam być, wiesz, że wywyższany nad innych i tak dalej. Ja lubię rozmawiać z ludźmi, lubię poznawać nowych ludzi, ale nie lubię czegoś takiego. Do mnie, jak ktoś mnie doda do znajomych, napisze normalnie cześć, tam co tam słychać u ciebie i tak dalej, to ze mną może gadać i gadać, możemy nawet zostać najlepszymi przyjaciółmi, różnie to żyć bywa. Tak Tak. jak wspomniałem wcześniej, to takie typy osób, które wymieniłem, przed chwilą mam tendencję odrzucać. No musicie zrozumieć to, że jest was bardzo dużo i nie sposób gadać z wszystkimi. A już się z kimś gada, to tak chciałoby się na wartościowym poziomie, rozumiecie, bo. Dlatego ja wolę też to tak robić na streamach, w sensie grupowo się do was ustosunkować, bo po prostu to jest nieuczciwe w stosunku do reszty, jak się wiesz. Z jednym tam pogada, drugiego się niestety już nie da ogarnąć i wiesz, ktoś tam może się poczuć pokrzywdzony. Także ja solidarnie nie przyjmuję nikogo do znajomych i koniec. No jak mówię, ja staram się z każdym rozmawiać, tylko że trzeba dobrze podejść do mnie. O, brązowe też to jest też ciekawy temat. Powiedz mi, proszę cię, czy nadal oglądasz brązowe? Dlaczego oglądałeś ich w ogóle na pierwszym miejscu? Powiem szczerze, że nie lubię tymczasem. Nie lubisz Przed tymczasem? tymczasem, jak O! pojawiały się, to znaczy nie lubię. Ogólnie nie interesuje mnie jakoś polska scena streamerów, że tak to powiem. No i oni, ten, spodobał mi się ich content na początku. Ta Iwona i tak dalej, wiesz, to było coś takiego nowego na YouTubie. Bo nikt wcześniej się nie bawił coś takiego. No i po prostu oglądałem brązowe. A czy teraz oglądam? Teraz ogólnie praktycznie YouTube'a nie oglądam. Nie mam na to czasu po prostu. Robię dużo rzeczy. No mam to samo, ja w sumie oglądam sobie jeden filmik dziennie jak do obiadu, a No ja też reszta coś koło tego. to cały czas jakaś robota. Jedynie kliniki oglądam całe odcinki, ale. Och, jak ładnie to zrobił. Odnośnie YouTube'a, co sądzisz o tym, że teraz jest taka tendencja, że wiele ludzi streamuje bardziej niż rzuca filmiki. Rozumiesz, że streamy są codziennie, a filmiki tam co jakiś czas, mode. Zauważyłem. I mogę powiedzieć nawet dlaczego myślę. Bo streamki to większy pieniądz niż Zgadza się. filmiki. I mniej czasu zżera, bo tak sobie postreamujesz tam 3 godzinki, dostaniesz więcej niż na ten z filmiku, który tam musisz montować 8 godzin na przykład. Tak jest, to się zgadza. A właśnie YouTube był taką platformą do filmów, a w ogóle nie działał ten streaming jeszcze, no nie wiem, z rok temu. Nie wiem, czy ktokolwiek streamował na YouTubie.
A teraz po prostu zdarzyło się jakaś nagle cicha rewolucja, że wiesz, nawet my odeszliśmy od Twitcha, którego, no ja zawsze chciałem na przykład mieć partnerstwo na Twitchu, bo to dla mnie było jakieś takie, wiesz, wyróżnienie, że to trzeba się postarać, żeby coś takiego dostać, nie? Dostaliśmy to, postreamowaliśmy trochę, potem zobaczyliśmy, że na YouTube jest lepiej i nagle Twitch to poszedł do zapomnienia, nie? Bo YouTube nagle wprowadził wszystkie te ustawienia, co są w Twitchu. To jest też taka zależność, nie tylko te ustawienia, że na przykład YouTuberzy, tacy więksi, mało też streamują, bo na przykład, wiesz, jest taki YouTuber, milion subskrypcji, wrzuca filmik, że będzie streamek tam na Twitchu i wyświetli, tam będzie miał 30 tysięcy wyświetleń, załóżmy, a na streamek przyjdzie 500 osób, nie? No zgadza się, a tutaj masz powiadomienie na telefonie zawsze. No właśnie, a tak to ci wyskakuje, że o, ty osoba, którą subskrybujesz, akurat ma teraz stream, chodź sobie pooglądnij, nie? I więcej osób przychodzi na te streamy i tak dalej. I też YouTube teraz, szczerze mówiąc, nie ma takich luk, w sensie ma wszystko to, co ma Twitch, może oprócz subskrypcji, ale i tak to wszystko bardzo fajnie działa. Pytanie do ciebie, czy ty byś nie chciał, właśnie mówiłeś, o wcześniej, mówiłeś, że chciałbyś być YouTuberem, w sensie no, miałeś taką myśl, że chciałbyś być. Pytanie do ciebie, czy masz zamiar coś z tym zrobić? Kiedyś chciałem, to tam pamiętasz, może się pytałem, czy na klinice bym nie mógł czegoś zrobić i tak dalej, ale później jak zobaczyłem, jak to wygląda, powiem ci, że najprawdopodobniej na przykład montować filmiki i tak dalej, to mi by się nie chciało tego robić po prostu. Streamek streamkiem, ale na przykład nie wyobrażam sobie, że robię sobie tam streama 3 godziny, tam z tą kamerką i ktoś patrzy na przykład, co ja robię przez tego streama. Przez 3 godziny musisz się tak kontrolować, żeby nic nie zrobić i tak dalej. Ja bym nie potrafił po prostu. A czy wiesz, no co tam możesz zrobić? No, ile było shotów takich, że ktoś sobie dubie w nosie albo, nie wiem, puszcza bąka? No, a co możesz bardziej hardkorowego zrobić niż to, powiem ci szczerze. Znaczy dobra, słyszałem o takich. Ale nie mówmy o tym może. Bo to jest... No ale myślę, że w przyszłości może jakby tam kiedyś, może przyjdzie taki dzień, że się zapytam na przykład na grupie, czy ktoś by nie chciał oglądać mojego streama, jakiś zrobię mały ten kanał na YouTube, co na przykład mam teraz swój, te 30 subów na nim mam, może z niego bym puścił jakiegoś streamka kiedyś, nie wiem. Nie wiem. Czyli temat otwarty, ale jeszcze nie wiadomo, okej. Okay. No a wśród YouTuberów tych, których oglądałeś kiedyś, takich no najprawdopodobniej gamingowych, co mnie najbardziej interesowało, chociaż możesz powiedzieć dowolnie. Na ładnie. Przykład oglądałem za starych czasów, jak byłem młodszy, no to oglądałem to chyba jak wszyscy, na przykład Gimpera. Ja nie oglądałem tak nigdy. I wiem, że na przykład Bargal ma alergię na niego. Jak ty byłeś młodszy, to jeszcze pewnie nie był taki popularny, albo w ogóle się nie bawił YouTube'a. Jak byłem młodszy, teraz z wiekiem, ci wszyscy tam youtuberzy typu Gimpe i Samu, ta czołowa topka, przestała mi się tak podobać. Nie, że podobać, no po prostu to już, ja czuję, że to już nie jest dla mnie. Nie byłem młodszy, fajnie, nawet się oglądało, spoko, ale jak stałem taki starszy się, to strasznie zmieniłem typ youtuberów, których oglądam. O właśnie, ze starych youtuberów, których oglądałem i dalej oglądam, to jest na przykład Krzysztof Gonciarz. O, no to ja też, kurczę, jestem fanem takim, że takim oldschoolowym, że jak jeszcze, wiesz, fanowałem, jak jeszcze robił te TV gry, nie? To kurde, były czasy. I nawet mam dla ciebie ciekawostkę odnośnie Krzysztofa Gonciarza. Wiesz, że ja kiedyś robiłem wspólny projekt z Krzysztofem Gonciarzem? Jaki? On miał kiedyś taki kanał vlogerski założył dla młodych vlogerów, nazywał się Vlogersi. Aha. Ja byłem wśród tej grupy vlogerów takiej, która miała tam rozkręcić ten kanał. To oczywiście nie wyszło. No ale co, wiesz, co znajomego Gonciarza w znajomych mam, to mam. Na YouTubie jest dużo osób, które są ciekawe, ale są po prostu mali, nie? I ciężko jest im tam się wpnąć wyżej. A masz jakiś teraz taki przykład, który byś mógł podać, żeby może ktoś sobie zajrzał, żeby przysporzyć komuś trochę subskrybentów? Musiałbym wejść w swoją listę subskrypcji na YouTubie tam poczekać. A na przykład jest, streamuje taka parka osób, oni są ogólnie bliźniakami. O kurde. I tam ich kanał nazywa się coś tam Twins, coś jeszcze bodajże Rage, niestety nie pamiętam całego, ale oni dość fajnie streamują. W ogóle bliźniacy, nie? Tu już w ogóle, o, bliźniacy streamują, to jest tam chłopak, dziewczyna, ale... Ja bym wrócił jeszcze do ligi, bo jak cię zapytałem, co możesz grać, powiedziałeś, że wszystko. Jak cię zapytałem, czy grasz supporta, powiedziałeś, że z palcem. Pytanie do ciebie, jaka jest twoja main rola i jaki jest twój main champ? No nie mam maina, nie mam main roli, po prostu no. Gram co zostaje, gram championem, na jakie mam ochotę. Jezu, czy ja jej tu pomogę coś? Dawaj, Ignite poszedł. Jest!
Jezus Maria, ale intensywne to było. Widzisz, na streamie trzeba było już uważać, czy przypadkiem kupa nie poszła w gacie. A teraz wiesz. A nie, ja nagrywam kamerkę, fuck. Ty się śmiesz, a ja ostatnio widziałem shota na YouTubie, jak gościu coś tam wygrał, czy coś się stało i faktycznie... A, widziałem, był taki gif gdzieś tam na Nangagu. Coś otworzył w sesie, nie? No. Nóż mu dropnął wartościowy, czy coś. I wstał i taka smuga na gaciach brązowa. Jezus Maria, jeżeli ktoś tego nie zna, to wpiszesz sobie CSGO stream shit, czy coś tam, na pewno wam się pokaże. Baitujemy na barona? Możemy bić. Robimy to? Tak, oj, ale... O, dobra, przecież on ma dobry smite, tak jakby. Uważaj się... Jezus, co się dzieje? Jezus, chyba Urgot odpalił streama kobiety i mam donaty. Kobiety sają winio, najlepiej... Ogarniasz to? Że sobie nagrywasz odcinek przez OBS-a i nagle masz komunikaty ze streama. Może chcesz pozdrowić mamę, rodziców? Nie, moi rodzice nie oglądają YouTube'a i mówią, że YouTube to głupota i tak naprawdę nie można wiązać swojej przyszłości z YouTube. I idź do pracy. I to jest trochę prawda w sumie. Bo to jest takie niestabilne, wiesz. No bo YouTube może upaść też, nie? No. Dokładnie. W każdej chwili może się rozpykać, ale wiesz, kto nie ryzykuje, ten nie pije szampana czy coś tam. Chasujemy? Ziomeczku! No nie, no znowu ginę. Się zapatrzyłem na tego i... To oni to będą kończyć. Tak, teraz już raczej tak. Ja myślę, że to będzie już taką tradycją, że za każdym razem jak nagrywam coś, to... Mimochodem przegrywam. Ale dobra, to w takim razie zacznę się żegnać. Bardzo mi miło, że wpadłeś tutaj porozmawiać. Cieszę się. A, mi też miło, że zostałem zaproszony do rozmowy. Dobra, Ksame, to ostatecznie teraz dziękuję ci za miłą rozmowę. No, także to był Ksame. Trochę dziwnych problemów technicznych, których się nie spodziewałem. Czytaj donaty ze streama, który dzieje się równolegle. Ale mimo wszystko myślę, że fajnie. Pamiętajcie, żeby zostawić łapkę w górę, jeżeli się podobało, i subskrypcję, żeby zawsze być na bieżąco i widzieć nowe odcinki tego typu, które będą się pojawiać na tym kanale. Aha, i też jeszcze koniecznie zajrzyjcie na mój drugi kanał, taki główny, by the way, jeżeli go nie znacie, to Klinika. Będzie gdzieś tam na dole w linku. Dobra, to wszystko z tej strony. Doktorowo, dotrzymajcie się. Na razie.